Zapraszam tutaj na środek Agnieszka Słodkowska, jak wprowadzić nowego członka do Toastmasters. Muszę mówić z mikrofonem? Nie. Okej. Świetnie. Jeden problem rozwiązany. Wdrażanie, może inaczej, moje drogie zasoby ludzkie. Tak powinnam zacząć jako osoba pani z KR. Zajmuję się na co dzień przede wszystkim rekrutacją pracowników, ale też, jeżeli już kogoś zrekrutuję, to trzeba coś z tym człowiekiem zrobić. Najlepiej go wdrożyć. To może inaczej. Co to jest wdrażanie? Jak myślicie? Zapoznawanie z tym, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, co musi robić na swoim stanowisku. Okej. Zamiast przedsiębiorstwo i firma i tak dalej, używajmy słowa organizacja, bo to wtedy będzie nam bardziej pasowało do Toastmasters. Ale można powiedzieć, że Toastmasters też jest taką firmą, tak? Więc okej, dobra. Co jeszcze? Czym jest wdrażanie? Oswojenie. Super. Przekazywanie wiedzy. Przekazywanie wiedzy. Okej. Przekazywanie takich nieformalnych informacji, które nie są spisane nigdzie, ale po prostu są dobrymi praktykami, zasadami, które gdzieś nam się po prostu wydarzają. Okej. Tutaj mówimy o jakiejś kulturze organizacyjnej i takie tym podobne. Okej, dobra. Po kierowania, bo danie wskazówek. Tak, kierowanie, dawanie wskazówek, przekazywanie dobrych praktyk. Motywowanie. Świetnie. Powiedzmy, że to pojęcie wdrażania sobie jeszcze wyklarujemy w trakcie prezentacji, ale chciałabym się skupić na... A przerzucę w sali. Okej. O, dobra. Przypomnijcie sobie odległą przeszłość. Dawno, dawno temu, kiedy dołączyliście do klubu. Pamiętacie, jaki to był kontekst? Skąd się dowiedzieliście? Jakie były wasze pierwsze emocje? Jakie emocje towarzyszyły waszemu pierwszemu spotkaniu? Powiem wam tak. Pierwszy raz o Toastmasters dowiedziałam się z warsztatu, który był prowadzony na mojej alma mater i byłam zachwycona. Słuchajcie, zawsze chciałam występować publicznie. Wydawało mi się, że robię to dobrze. Potem się okazało, że nie. Ale chciałam dołączyć do Toastmasters. Tylko dowiedziałam się, o kurczę, to jest płatne. Nie wiedziałam ile, ale jako biedna studentka stwierdziłam, że pewnie dużo. Więc zabrałam mojego wówczas chłopaka, żeby mi to wybił z głowy. Poszliśmy na pierwsze spotkanie. Filip teraz jest w zarządzie, ja się rozbijam o konkursy. No powiedzmy, nie wyszło tak, jak miało wyjść. Ale pierwsze moje spotkanie to była kumulacja z jednej strony zachwytu, bo byłam zachwycona tymi ludźmi, którzy występują. Pamiętam, że trafiłam wówczas na genialnego gramatyka, który po prostu czynił cuda. Z drugiej strony byłam osobą, która podczas przerwy stała pod ścianą i się przyglądała wszystkim, ponieważ nie czułam się komfortowo. Byłam w obcym miejscu, z obcymi ludźmi i dopiero po jakimś czasie Jerzy Ziętkowski, którego teraz nie widzę, ale poszedł do mnie i zaczął ze mną rozmawiać. Potem dołączyły się inne osoby, ale pierwsze wrażenie było, powiedzmy sobie, takie są. Potem się dowiedziałam pod koniec spotkania, że część ludzi idzie na after party. Ja jako gość nie czułam się zaproszona, czułam się nieswojo. Czy ktoś się czuł nieswojo na pierwszym spotkaniu, na jakim był? Okej. Komu po pierwszym spotkaniu się po prostu nie podobało? Jest jedna osoba, dwie osoby. Okej, a kto na pierwszym spotkaniu był zachwycony? Wow, szczęścia. Okej, a dlaczego wam się podobało? No bo członkowie już klubu zadbali o nas jako o gości. Podchodzili i rozmawiali. Okej, więc tak, nowy członek klubu, a właściwie gość naszego klubu, przychodzi z pewnymi wyobrażeniami, oczekiwaniami, obawami i opiniami, bo gdzieś od kogoś coś usłyszał i w momencie, kiedy on przychodzi na pierwsze spotkanie, tak naprawdę mamy konfrontację dwóch światów. To, co on myśli, i to, co zobaczy. Dla jednych to jest zderzenie z górą lodową, w pozytywnym lub negatywnym sensie. Dla innych może to wygląda bardziej łagodnie, tak? O, spodziewałem się tego, w sumie jest tak, jak opowiadali, jest okej. Okay. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, żeby albo pozytywnie zaskoczyć, albo utwierdzić w przekonaniu. A w jaki sposób? Zależy. Okej. A to być
powiedzcie mi, po co nam właściwie nowi członkowie? Po co się męczyć? Do DCP. Żeby założyć klub. Założyć klub, okej. Bo starzy odchodzą. Coś jeszcze? Energia, świeża krew, wiedza, umiejętności. Dużo mówisz, widać, że jesteś nowy. Okej. Coś jeszcze? Żeby było kogo uczyć. To też jest nasza rola. I od kogo się uczyć? Dokładnie tak. Moim zdaniem, kim jest nowy członek? Nowy członek jest przyszłym prezesem twojego klubu. To jest osoba z olbrzymim potencjałem. Ona może być nie tylko prezesem, może być genialnym PR-owcem, który będzie twarzą klubu, który załatwi nam wejście do TVN-u. To może być też przyszły genialny lider. To może być osoba, która jak lokomotywa pociągnie cały klub. W momencie, kiedy klub się stabilizuje, energia w klubie spada, brakuje dobrego lidera, który zasieje energię, wniesie nowe życie do klubu i pociągnie wszystkich za sobą dalej. To może być też przyszły mistrz świata. Gdy cofnijmy się do tego dnia, kiedy wam mówiłam, że po raz pierwszy byłam w klubie na pierwszym spotkaniu. Nie przypuszczałam wtedy, że będę członkiem zarządu. Co więcej, nie przypuszczałam wtedy, że w 2012 roku Bydgoszczy stanę na podium. Nie miałam o tym bladego pojęcia. I to jest wartość, którą wnoszą nowi członkowie. Przychodzą osoby na różnym poziomie. Są mówcy, którzy powiedzmy zaczynają z dość niezbyt wysublimowanego poziomu. Można to powiedzieć delikatnie. A są też mówcy, którzy przychodzą i są mistrzami sceny. Scena jest ich. Pamiętam jednego z naszych członków, jego pierwszą mowę, kiedy stał na scenie mniej więcej w ten sposób. Mówił, cześć. Więc w ramach mojego icebreakera powiem, nazywam się Tomek, lubię jakaś koszykówkę i tak dalej, i tak dalej. Kilka miesięcy później ten sam Tomek biegał jak oszalały po scenie, mówił o swoich pasjach, patrzył każdemu z publiczności w oczy. Docierał do każdego obecnego na sali. Ten sam Tomek, który stał z zaciśniętymi pięściami na środku sali, głos mu się łamał i za bardzo nie wiedział, co z sobą zrobić. Genialna ewolucja w ramach naszego klubu. Więc tak, zanim jednak nowy członek będzie nowym członkiem, jest naszym gościem. I to do nas, do wszystkich członków klubu, należy, żeby tego gościa utrzymać w klubie. Żeby po pierwszym spotkaniu się nie sparzył i nie wyszedł. Po prostu nie wrócił więcej na kolejne spotkania. Tak to wygląda. Pierw jesteśmy gościem. Kiedy status gościa się kończy, a zaczyna się członkostwo? Kasa. Z decyzją, pięknie. Za decyzją idzie wpłacenie składki. Okej. Okay. I jak wygląda wdrażanie? Na poziomie gościa, serdeczne przyjęcie, to o czym mówiliście, przydzielenie opiekuna. W Stanach Zjednoczonych, może inaczej, w podręcznikach, które mamy udostępnione na naszej stronie internetowej, jest mowa o sponsorze, który się opiekuje nowym gościem. Sponsor ma za zadanie wdrożyć początkowo gościa w strukturze Toastmasters, opowiedzieć, co z czym się je, kto co robi, na czym polegają funkcje, jakie są ścieżki edukacyjne. A potem jest wgłosowywanie gościa na poczet klubu Toastmasters, na poczet członków. Mianowicie, jeżeli gość jest perspektywiczny, powiedzmy to sobie w ten sposób, to wtedy sponsor prezentuje tego gościa wszystkim zgromadzonym na spotkaniu. Jeżeli wszyscy przegłosują członkostwo tego gościa, wówczas jest przyjmowany na poczet członków Toastmasters. To jest wersja taka, powiedzmy, dla klubów, ja to nazywam zamknięty, tak? W Polsce czegoś takiego nie ma, z tego co wiem. Myślę, że dobrze, ale to kwestia do rozważenia. Okej, zapoznanie z zasadami działania klubu. Tak jak mówiłam, gość nie ma pojęcia, gdzie przyszedł tak naprawdę. I powiem szczerze, jako nowy członek, tak na
naprawdę po pół roku zaczęłam wiedzieć, co się dzieje. I zapoznanie ze ścieżkami rozwoju. Najczęściej ludzie przychodzą do Toastmasters, ponieważ sobie kojarzą Toastmasters z przemawianiem, a wielu zapomina o tej funkcji liderskiej, która też jest bardzo cenna. I usystematyzowane przekazywanie wiedzy. Ważne jest, żeby osoba, która zaopiekuje się gościem, potrafiła w sposób bardzo jasny, klarowny, rzeczowy, lapidarny przekazywać wiedzę na temat klubu. Wyobraźcie sobie, gdy podchodzi do was osoba i zaczyna opowiadać się w bardzo chaotyczny, niespójny sposób, skacząc z tematu na temat o jakimś zagadnieniu. Może być na przykład działanie klubu. Czy to pomaga? Nie sądzę. Lepiej, żeby w klubie były wyznaczone osoby, na przykład sierżant, którego zadaniem jest pytanie gości, żeby sierżant był przygotowany do tego, aby w spójny, szybki sposób krajowy przekazywać podstawową wiedzę na temat klubu. W momencie, kiedy mamy już członka klubu, po spadkach i podjęciu decyzji, przydzielamy mentora. O mentorze za chwilę opowiem. I tak, rzeczowa, motywująca informacja zwrotna, o tym też powiem. Tutaj są w sumie takie podstawy, które za chwilę rozwinę. Więc tak, jeśli wdrażać, to w jaki sposób? I tutaj pojawia się teoria zarządzania zasobami ludzkimi, mianowicie są dwie ścieżki, jak można wdrażać pracowników czy też członków organizacji. W sposób spontaniczny albo w sposób zorganizowany. Spontaniczny to jest taki napływ. W sensie przychodzi ktoś, nikt się nim nie opiekuje, sam się jakoś wdrożył. Ktoś był tak wdrażony? Okej. Okay. Czy ktoś uważa, że był wdrażony w sposób zorganizowany? Jedna osoba, dwie, trzy. Jeszcze nie była wdrażana, w ogóle by się nie zgłosili. Okej. Jeżeli chodzi o zalety i wady adaptacji spontanicznej, bo są zalety. Po pierwsze, nie trzeba się do tego przykładać. Nie mamy nakładu kosztów, nie mamy nakładu zasobów, nie musimy dawać ulotek, nie musimy poświęcać czasu. W sumie jakoś to samo się ułoży, prawda? Niższe wymagania stawiane uczestnikom. To jest przy okazji tej funkcji sponsora, o której wcześniej mówiłam, przy klubach bardziej zamknięty. I silniejsza więź nowego członka z ludźmi w organizacji. Przez to, że nikt go nie wdraża, tak naprawdę to po jego stronie leży inicjatywa. To on musi podchodzić, pytać, dopytywać, szukać kontaktu. Jeżeli chodzi o wady, większe ryzyko, że gość nam ucieknie. Bo jeżeli się nie poczuje dobrze, komfortowo, wówczas odejdzie. Poza tym wydłużenie okresu wdrażania. Jeżeli nikt mi nie prezentuje informacji, nie tłumaczy, czym są kolejne części spotkania, wówczas na zasadzie prób i błędów muszę sama się o rzeczach przekonywać. I co jeszcze? I wykształcenie negatywnych nawyków. Na przykład spóźnianie się. Jeżeli na początku mentor nie wytłumaczy nowemu członkowi, że słuchaj, mamy agendę. Bardzo ważne jest, żebyśmy wszyscy byli na czas i byli punktualni. Wówczas nowy członek nie będzie czuł potrzeby, żeby rzeczywiście o tej 19, czy o której się spotykamy, być. I co jeszcze? Mniejsza więź nowego członka z organizacją. Jeżeli nikt mnie nie wdraża, ja nie rozumiem tej organizacji, to dlaczego mam się do niej poczuwać? I mniejsze poczucie bezpieczeństwa. Tak jak mówiłam, brak komfortu równa się ucieczka do tego. Ale jeżeli chodzi o pozytywne i negatywne aspekty... Mogę coś dopytać jeszcze do poprzedniego slajdu? Bo tam miałaś zalety, była większa, silniejsza więź nowego członka z pozostałymi uczestnikami, a mniejsza z organizacją... Okej. Okay. Uczestnicy to są ludzie. Organizacja to jest idea Toastmasters. Ja wychodzę, jeżeli nikt mnie nie wdraża, jestem bardziej związana z ludźmi, w sensie, bo to są ludzie, z którymi mogę porozmawiać i tak dalej. A sama idea Toastmasters jest dla mnie obca, bo jej nie rozumiem. Dobra. Jeżeli chodzi o zalety, to tak naprawdę mniejsze ryzyko odejścia przy adaptacji zorganizowanej. Krótszy czas trwania całego procesu, ponieważ od razu dostajemy wszystkie informacje, które potrzebujemy na wejście. Niższe prawdopodobieństwo wykształcenia negatywnych nawyków. Czyli jak ktoś mi mówi, Aga, słuchaj, nie można się spóźniać, ponieważ to jest bardzo ważne, żebyśmy byli wszyscy na czas, mamy agendę co do minuty i tak dalej, ja o tym będę pamiętać. Większe poczucie bezpieczeństwa i... A, przepraszam, wyszło do przodu. Jeżeli chodzi o wady, to po pierwsze to
wymaga większego nakładu pracy. Po pierwsze musimy wyznaczyć na początku opiekuna dla nowej osoby, dla gościa. Potem musimy wyznaczyć mentora. Mentor powinien być przygotowany, więc jakby koszty są większe. Co jeszcze? Są większe wymagania, wyższe wymagania stawiane uczestnikom procesu, to znaczy właśnie mentor, czy też osoba opiekująca się gościem musi być do tego przygotowana. I jeżeli chodzi o przydzielenie mentora, to jeżeli jest mentor, to tak naprawdę nowy członek nie czuje potrzeby szukania pomocy gdzie indziej, więc może być niebezpieczeństwo, że nowy członek będzie ukierunkowany na kontakty tylko z mentorem. Po co z kimś innym, tak? Jeżeli mam kłopot, idę do mentora, zwłaszcza jeżeli są osoby mniej śmiałe. Łatwiej jest pójść, poprosić o pomoc kogoś, kogo znam, aniżeli do wszystkich innych członków. Więc tak, wdrożenie zorganizowane. Kto powinien opiekować się nowym członkiem? Tak. Każdy członek. Każdy? Ktoś ze stażem? Kto jeszcze? Po pierwsze VPM. VP... Edu? Membership. Membership, okej. Po pierwsze. Osoba wyznaczona. Osoba, z którą ma relację. Osoba, z którą ma relację. No to może być mentor, prawda? Okej. Okay. Więc tak, po pierwsze mentor, moim zdaniem. Po drugie, wszyscy członkowie klubu są odpowiedzialni za budowanie atmosfery i zapewnienie tego poczucia bezpieczeństwa. I zarząd. VP Membership, VP Edu, który powinien pomagać w wybieraniu ścieżki rozwoju. Mentor. Kim powinien być mentor? Jak myślicie, jakie cechy powinien posiadać mentor? Taki dobry mentor, który będzie wsparciem, oparciem, ramieniem, na którym będzie musiał się wypłakać. Wiedza, chęć do dzielenia się wiedzą. Wiedzą umiejętność słuchania. Umiejętność empatii. Empatia. Wymagający. Konstruktywny feedback. Ale też już osoba, która coś zrobiła. Osoba, która coś zrobiła. Czyli powinna mieć autorytet. Tak, autorytet przy. Umie słuchać. I to jest część zaczerpnięta z podręcznika do mentoringu autorstwa Toastmasters. Więc powinien być dostępny. W momencie, kiedy nasz mentorowany, nasz mentee poszukuje pomocy, powinien mieć możliwość jej otrzymania. Mentor może nie na tu i teraz w ciągu 15 minut odpowiadać na wszystkie pytania, odbierać wszystkie telefony, ale osoba mentorowana powinna mieć poczucie, że może w każdym momencie zadać pytanie i w jakimś możliwie krótkim czasie otrzymać odpowiedź na to pytanie. Powinien być cierpliwy. Osobą, którą będziemy mentorować, może być osoba o wyższym potencjale, niższym potencjale, to może być oszlifowany na wpół diament, to może być osoba, która tak naprawdę jest malutkim węgielkiem, w którym gdzieś tam w środku spoczywa ten cudowny, cenny diament. Więc musimy być cierpliwi. Musimy być empatyczni, wspierający. Musimy potrafić zbudować autorytet. Wyobraźcie sobie, kiedy wdraża was osoba, która w waszych oczach nie jest autorytetem. Czy jej słuchacie? Czy słuchacie jej rad? No nie, nie do końca. Bo jej nie wierzymy. To jest osoba, która powinna być elastyczna, powinna być wspierająca, potrafiąca aktywnie słuchać, przekazywać wiedzę, wzbudzać zaufanie. To musi być osoba, która, jeżeli coś jej powiemy, to żebym ja potem nie miała świadomości, że o moich problemach za chwilę będzie wiedział cały klub, albo że stanę się tematem kolejnej mowy tej osoby. Co może się zdarzyć. I to musi być osoba, która naprawdę jest zaangażowana. Nie ma nic gorszego niż mentor ze słomianym zapałem, który na początku się zgłasza, tak, będę mentorem, tak, chcę, a po dwóch tygodniach powiesz, co, w sumie to nie mam czasu, albo przełóżmy to. Rozumiecie? Lepiej nie zaczynać procesu, nie zgłaszać się na mentora, jeżeli naprawdę nie czujemy w 100%, że to jest coś, co nam odpowiada, na co mamy czas i przede wszystkim mamy chęci. Bo tam, gdzie są chęci, tam są sposoby. Osoba, która mentoruje, która wprowadza nowego członka, powinna przekazać tej osobie garść informacji. To są informacje, te, które wypisałam, to są informacje, które ja sama zgromadziłam w ciągu roku pobytu w Toastmasters. Rok to jest bardzo dużo. I nie wszyscy mogą mieć cierpliwość, żeby powoli sobie zdobywać te informacje od różnych członków i jakoś systematyzować.
Dlatego też Toastmasters wyszło naprzeciw naszym potrzebom i w podręczniku mentoringu rozpisało te wszystkie informacje w taki harmonogram przekazywania wiedzy. Co zrobić, żeby nasz członek nowy systematycznie, powoli, nie od razu, w miarę swoich możliwości, otrzymywał od swojego mentora wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą mu zrozumieć organizację, pozwolić zrozumieć działanie klubu i swoją rolę i możliwości w tym klubie. Można jeszcze na moment? Za szybko. Dziękuję. Zaraz to będzie rozpisane bardziej szczegółowo, więc będziecie musieli dopisać dwa razy. Dobra, a wyślesz nam to na maila? Mogę wysłać. Super. Super. Dziękujemy. Tak naprawdę powiem wam, że są takie informacje, które bardzo późno docierają do nowych członków. Ja bardzo późno się dowiedziałam o tym, uwaga, jak wpisywać na przykład swoje mowy do podręcznika i pierwszych kilku mów nie mam wpisanych do Easy Speaka. Ostatnio właśnie jestem przy 10. projekcie i nasza nowa VP Edu się spytała, ile ja mu zrobiłam, bo właściwie połowy tego nie ma w Easy Speaku. Więc przez takie nieporozumienia czy też niedomówienia wiele tracimy. Podobnie jest z CL-em, który u nas w klubie przynajmniej jest bardzo zaniedbany i tak jak wcześniej nasza pani prezes mówiła, dopiero zaczynamy mobilizować członków do tego, żeby nosić podręcznik od CL-a na każde spotkanie. Wiele fajnych, aktywnych członków traci wiele i mogłoby już dawno mieć ten tytuł CL, gdyby nie to, że nie brałam podręcznika ze sobą na spotkanie. Co nie oznacza, że nic nie robię. Mam pytanie, czy ktoś jest z klubu Wrocław? Więc wy macie genialne znalezisko, genialny wymysł, który jest tytułem przyjęcia, prawda? Nowych członków, macie wpasowywanie. Możecie coś opowiedzieć o tym? Zbieramy, często ostatnio się zdarza tak, że mamy po 4-5 osób, które robią icebreakery i najczęściej to na takich spotkaniach po pierwszym przemówieniu bierzemy ich na środek. Ja jako prezes wychodzę, zapraszam ich na środek i mamy taką zasadę, że ktoś inny, kto zna tą osobę, musi opowiedzieć w klubie, dlaczego warto, aby tą osobę przyjąć, tak do minuty maksymalnie, po czym robimy oficjalne głosowanie, pytam, czy kto jest za tym, aby daną osobę przyjąć do klubu. Oczywiście wszyscy się zgłaszają, tak? I osoba jest pasowana, podchodzę, pasujecie na nowego członka klubu Wrocław Toastmasters i wręczam PIN. Tak to wygląda. Mhm. Ogólnie świetna sprawa, powiem wam tak, po co nam są rytuały w życiu? Po to, żeby mocną krechą odkreślać, oddzielać kolejne etapy życia. Po co jest pierwsza komunia? Po co jest ślub? Po co jest absolutorium na studiach? Po co jest rytuał przyjęcia w klubie Wiosła? Po to, żeby podkreślić wagę nowego etapu w życiu. W momencie, kiedy po prostu ktoś płaci składkę i okej, dobra, już jesteś się tym znalazł, chodź tutaj, usiądź sobie, koniec. Ja się nie czuję doniosłości tego wydarzenia. W momencie, kiedy jest głosowanie, kiedy ludzie głosują i właściwie rozstrzygają moje losy, w momencie, kiedy ktoś mnie, nie wiem, mieczem, różdżką, czymś tam klapnie w ramię, czuję się dużo bardziej wciągnięta w organizację, aniżeli jak mnie skarbnik skasuje na te 100 ile złoty i koniec, tak? I idź sobie. Więc rytuały przyjęcia są jak najbardziej mile widziane i dużo bardziej angażują, budują zaangażowanie, aniżeli kasowanie pieniędzy. Okej. Okay. I tak jak mówiłam, tutaj mamy taki bardziej rozpisany harmonogram. Tutaj jest w podręczniku do mentoringu jest rozpisane to na 3 spotkania z mentee. Moim zdaniem to powinno trwać trochę dłużej, ponieważ jest dużo informacji do przekazania. Po pierwsze, trzeba udzielić podstawowych informacji na temat klubu i wprowadzić w tą samą otoczkę. Każdy klub ma swoją specyfikę, swoją specyficzną atmosferę. Więc wprowadźmy go najpierw, tego nowego członka, w życie klubu. Po pierwsze, zadbajmy o to, żeby czuł się komfortowo. To jest nie tylko samego mentora, ale też innych członków. Nie ma nic lepszego, jak wejść do
do obcego miejsca, gdzie wszyscy witają cię jako serdecznego, nowego przyjaciela. Może nie tyle nowego przyjaciela, tylko ja jako nowy członek chciałabym się czuć jako taki stary, nowy, witany. Przepraszam. Witana, ale chciałabym być w ten sposób, jakbym była takim starym, dawno niewidzianym przyjacielem. I takie powitanie otwiera nawet najbardziej nieśmiałych ludzi. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do zupełnie obcego miejsca na jakieś spotkanie biznesowe i wszyscy was witają z ponurymi twarzami. Jak się czujecie? No, niezbyt dobrze. Jest taka teoria, że jeżeli ktoś się do was uśmiechnie, z automatu się uśmiechacie. Więc wolałabym, żeby nowi członkowie byli właśnie witani uśmiechem. Kolejna rzecz. Warto wziąć tą nową osobę na spotkaniu i pokazać jej agendę. Pokazując agendę, wytłumaczyć, na czym polegają kolejne części spotkania. Mowy przygotowane, mowy improwizowane, czyli gorące pytania. Dla wielu osób gorące pytania nic nie mówią. Więc warto powiedzieć, gorące pytania to są mowy improwizowane i potem sesja ewaluacyjna. I odpowiadać proszę na każde pytanie. Co ważne, warto przedstawić swojego mentee każdemu z obecnych na spotkaniu. Żeby każda osoba wiedziała, kim ta osoba jest i żeby mentee czuł się mile widziany. Ważne jest też, żeby od początku swojemu mentee wyznaczyć pierwsze cele rozwojowe. Ponieważ osoba nowa w organizacji żyje w wielkim chaosie. To tak jakbyśmy byli na statku, który nie wiadomo dokąd płynie. Dobrze jest w swoim momencie wyznaczyć jakieś pierwsze cele, żeby wskazać pierwsze kroki, dokąd zmierzam, żeby ten chaos rozwiać i usystematyzować. Poza tym warto wdrożyć w organizację, w specyfikę struktury organizacji, czyli wskazać, w jaki sposób klub działa. I tak na przykład przedstawić, w jaki sposób się przygotowywać do pełnienia funkcji. Pokazać, na czym polega rola gramatyka, kontrola jakości i tak dalej. W jaki sposób mówcy zazwyczaj przygotowują się do mów przygotowanych i na czym polegają gorące pytania. Ponadto wskazać, jak korzystać z podręczników CC i CL, tak żeby nie było, że biedny nowy członek nie wie, tak jak ja początkowo, że trzeba coś wpisywać do naszego podręcznika. Ponadto zapraszaj swojego mentina na nietypowe wydarzenia organizowane przez swój klub, na przykład after party, żeby nowy członek nie czuł się wykluczony. I wskaż swojemu mentee źródła informacji na temat Toastmasters, czy to jest strona internetowa klubu, czy to jest też strona internetowa Toastmasters.com. Warto przedstawić też w późniejszych etapach wszystkie inne bardziej zaawansowane podręczniki. I tak, na drugim spotkaniu według podręcznika do mentoringu jest pokazanie mentee, w jaki sposób aktywnie uczestniczyć w spotkaniu. Czyli od teorii przechodzimy do działania. Ważne jest też, że przynajmniej u nas w klubie jest w ten sposób to zorganizowane, że zanim nowy członek wygłosi pierwsze przemówienie, powinien 3 funkcje pełnić na spotkaniu. 3 dowolnie wybrane funkcje. W ten sposób nowy członek oswaja się ze sceną, oswaja się z publicznością, ze specyfiką spotkań. Dalej, jeżeli, co też jest bolączką klubu, żeby nie było, że 5 minut przed rozpoczęciem spotkania mentee wasz dzwoni i mówi, no słuchaj, kurczę, jednak nie mogę przybyć, bo coś tam, jakiś cokolwiek. Warto jest też od początku uczyć pewnej dyscypliny. Mianowicie, jeżeli nie mogę pełnić funkcji na spotkaniu, ponieważ praca mi się przedłuża, dziecko się rozchorowało, cokolwiek, to żeby mentee wcześniej informował o tym. A jeżeli informował, to kogo? I zachęcaj do rozwoju. Warto jest ponownie podkreślać kolejne cele, kolejne terminy. Wiadomo, cele powinny być smart, powinny być mierzalne, określone w czasie i tak dalej. Jeżeli nie będziemy sobie wyznaczać ram czasowych, cała idea rozwoju nam się rozmyje. I udzielaj informacji zwrotnej i wartościowej. To, co już było tutaj powiedziane. Informacja zwrotna, po pierwsze, motywuje, ukierunkowuje, utwierdza w dobrych zachowaniach, powala niwelować te niepożądane zachowania. Więc informacja zwrotna jest
kluczowa w tym momencie. I trzecie spotkanie to powinno być, to powinno się skoncentrować na utrzymywaniu motywacji do rozwoju. A ściślej, wspieranie w pełnieniu pierwszych ról na spotkaniach, a także w wygłaszaniu pierwszych mów. Czasami te mowy czy pełnienie ról nie wychodzi do końca w poczuciu mentee. Warto jest więc podkreślać jego walory, jego atuty, jego mocne strony i delikatnie wskazywać na te kwestie wymagające poprawy. Ważne jest też, aby pamiętać o tym, że każdy człowiek ma lęk przed oceną. Wyniesiony ze szkoły, tak? Jeżeli coś robisz źle, pała, jesteś zły i najlepiej zaniechaj tego, co dotychczas robiłeś. W Toastmasters motywujemy. Unikamy ocen na rzecz konstruktywnych informacji zwrotnych, które mają pomóc rozwijać się. Ważne też, sygnalizuj postępy. Wracamy znowu do tej metafory łódki. Jeżeli jesteśmy w łodzi, jeżeli kierujemy tą łodzią i wiemy mniej więcej, dokąd płyniemy, to warto by było wiedzieć, ile już przepłynęliśmy i ile rzeczy udało nam się pokonać. Nie ma nic bardziej motywującego, jak pokazanie swojej mentee, ile już dokonał. To po pierwsze pochwała wynagradza dotychczasowe trudy, po drugie motywuje do dalszego działania. Uwypukli rozwój kompetencji liderskich i to jest właśnie ten zapomniany cel. Wielu nowych członków koncentruje się na robieniu kolejnych projektów z podręcznika. Młodzi członkowie, jeżeli w tym samym czasie mniej więcej przychodzą do klubu, niemalże prowadzą często wyścigi. A ile masz projektów? 3. Ue, ja już 5. I tak dalej, i tak dalej. Znacie to? Mogę podpowiedzieć jedną radę? Tak. U nas bardzo długo CL leżał, jeżeli w którymś klubie jest taki problem. Na agendzie, jak macie nazwiska osób, gdzie tam gramatyk, główny prowadzący i tak dalej, każdy przed spotkaniem powinien też dać informację, który projekt z CL-a robi. Wszyscy widzą to później na agendzie, jest to zrobione. Bardzo prosty sposób, który bardzo szybko można wdrożyć i działa. I też to ludzie chyba od razu pytają, co to znaczy ten CL. Dokładnie. I od razu się zaczyna cała wypowiedź i wytłumaczenie, co to w ogóle jest. Bardzo prosty sposób, rozwiązaliśmy problem z CL-em w klubie. To jest sobie praktyka tak naprawdę. No warto jest od pierwszego momentu akcentować, że oprócz CC mamy też CL. Bo tak naprawdę, jak widzę z praktyki naszego poznańskiego klubu, naprawdę młodzi, nowi członkowie koncentrują się tylko i wyłącznie na CC. Właśnie oby więcej, o ja zrobiłam w pół roku całe CC, super, no dobra, a co z CL-em, tak? Warto jest, tak jak mówiłam, jeszcze raz podkreślam, akcentować, że jest CC i CL. Nie zapominajmy o CL-u. Pamiętajcie o naszym haśle, tak? Leaders are made. Leaders. I tak, jak można wskazać te kompetencje, w jaki sposób możemy, jak podkreślić możliwości rozwoju tych kompetencji liderskich? Przede wszystkim wskazywać, jak funkcje pełnione na spotkaniu mogą się na to przełożyć. Dlaczego ważny jest chronometrażysta? Dlaczego jest ważne trzymanie się czasu? W jaki sposób organizować spotkanie? Jest wiele takich aspektów, które warto uwypuklić, ponieważ one nowym mówcom, nowym członkom umykają. Wskaż źródła informacji, z których można czerpać nową wiedzę. Znów odsyłamy nowych członków do podręczników, tudzież do lokalnych autorytetów. W naszych klubach są genialni mówcy, genialni liderzy, którzy są skarbnicą wiedzy, często nie wykorzystaną. Warto ich angażować do eventów poświęconych nowym członkom klubu. Zauważcie, że nie wiem, czy we wszystkich klubach u nas co jakiś czas odbywa się projekt Omega, który jest poświęcony zaawansowanym mówcom. Ale co z zaawansowanymi liderami? Czy ktoś z was był na jakimś warsztacie z profesjonalnego organizowania na przykład konkursów klubowych? Nie mówię o TLI, ale mówię w ramach waszego klubu. Skąd nowi członkowie mają wiedzieć, jak zorganizować konkurs? A przecież powinniśmy ich angażować do organizowania nowych eventów. I wskaż możliwości rozwoju w organizacji. Tutaj chodzi mi przede wszystkim o strukturę Toastmasters, o której wczoraj mówił Erik Baraniak. Często młodzi członkowie myślą tylko, że jest nasz klub i nic więcej poza tym, tak? A jak Erik mówił, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy.
wszyscy możemy pójść na sam szczyt, wszyscy możemy zostać prezydentem Toastmasters. I co jeszcze? Warto omówić konkursy klubowe. Po co są, kiedy się odbywają, w jakich terminach i warto jest zachęcać do uczestnictwa w konkursach. Tak jak mówiłam, możliwość rozwoju w ramach struktury Toastmasters. I ewaluacja procesu. Jeżeli przeprowadzamy wdrażanie pracowników, tudzież nowych członków, warto jest ocenić, czy to się udało, czy to się nie udało. W jaki sposób możemy to ocenić? Najpierw musimy wyznaczyć cele i je określić, żeby można było to sprawdzić, tak? Okej, no już mówiliśmy o wyznaczeniu celów dla nowych członków, tak? Wyznaczenie, powiedzmy, pierwszych terminów. Okej, weryfikacja celów. Co jeszcze? Czy oni są zadowoleni? Czy oni są zadowoleni? Czy widać rzeczywiście postępy, tak? Bo zazwyczaj to ta osoba, która jest mentorem, zna najlepiej tą osobę, którą się opiekuje, tak? Oczywiście też inni znajomi mogą to ocenić, ale to właśnie mentor obserwuje, jak realnie ta ewaluacja w ogóle wygląda, tak? Że to jest chyba najlepsza osoba. Można spytać członka, czego mu brakowało, gdzie nie dostał wzmocnienia albo jakiejś odpowiedniej oceny. Zaangażować innych członków w proces oceny tego nowego członka, tylko na takiej bardzo sztywnej zasadzie, żeby to też była misja i pewna rola do zrobienia. I zawsze kanapka. Dobra, ja chciałabym wam pokazać narzędzie, które w ogóle nie jest związane z Toastmasters. Jest taki instytut Gallupa, znany z właśnie osobą z HR-u. I ten instytut Gallupa opracował taki test Q12. To jest 12 pytań, które pomogą nam w zdiagnozowaniu, czy dany pracownik, to akurat względem pracowników, czy dany pracownik jest zaangażowany w swoją pracę i w jaki sposób jest z nią związany. Czy on jest jakoś ogólnodostępny? Już pytania? Tak, jest dostępny. Jest dostępny. Więc tak, pierwsze pytanie. Możecie sobie odpowiadać teraz jako członkowie Toastmasters, tak? Czy wiem, czego oczekuje się ode mnie, no tutaj w klubie? Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonywania swoich funkcji w klubie? Tutaj opublikowałam, wypisałam wszystkie punkty tak, jak to jest w oryginale, ale sobie dostosujmy. Czy codziennie, czy też co spotkaniem w klubie mam możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej? Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony? Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy? Tutaj akurat w klubie. Czy ktokolwiek w klubie zachęca mnie, abym się dalej rozwijał? Czy w klubie liczy się moje zdanie? Czy misja mojego klubu daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna? Czy moim współpracownikom, czy też współklubowiczom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej, tudzież żeby klub pracował jak najlepiej? Czy znalazłam w pracy w klubie mojego najlepszego przyjaciela? Tutaj to było trochę przesadzone. Czy? Ja chodzę z moim narzeczonym tutaj. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem? I czy miałem w pracy możliwość dokształcenia się i rozwoju? To są pytania często bolesne, ale kluczowe. I co ważne, pierwsze 5 jest odpowiedzialnych za, może inaczej, odpowiedzi na pierwsze 5 pytań są bardzo mocno skorelowane z rotacją pracowników, tudzież członków. Jeżeli na pierwsze 5 pytań odpowiemy twierdząco, świetnie. W takim razie pracownik prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej, tudzież członek klubu. Jeżeli odpowiedzi są negatywne, miło było was poznać. Dobrze, czy ktoś ma jeszcze jakieś do mnie pytania? Chętnie odpowiem, chociaż czas nasz się kończy. Już jesteśmy tak, po czasie bardzo mocno. Dobrze, w razie pytań jestem dostępna na przerwie. Dziękuję pięknie za uwagę. Agnieszka Słodkowska. W razie pytań jest też informacja o Agnieszce na stronie internetowej, więc kanałami to...